Uwaga, uwaga, skupiamy się. Skupiamy się i od Garwolina! Świat się zaczyna! Idą do matki! Z Garwolina ciastki! Pójdźmy razem! Drugi dzień dużo, a dziś jeszcze będzie więcej. Głównie padają starzy pielgrzymi, co jest nie do wiary, bo wytrenowania jednak, te upały. Upały, tak? A nogi? Nogi mniej. Powiedziałabym, że więcej słabości takie typu omdlenia, osłabienia. Apel pielgrzymkowy dzisiaj. Poświęcenie księdza przewodnika. Powoli. Tylko nie mów ludziom, że to tak specjalnie zrobione, żeby ludziom było lżej. Tam wam się pielgrzymuje. Świetnie. Bardzo dobrze. Świetnie. Takie jedzenie, że jak tu można narzekać. Tak, jedzenie to jest bardzo pyszne. Do przodu. Pyszne. Słowa zachęty może, żeby im się chciało przychodzić na apele. Już przeszliśmy 70 km prawie i nie ma bąbla żadnego. Proszę bardzo. Czyste stopy, tak. Jak u noworodka. Zachęcające, brat mówi, że nic się nie dzieje. No wszyscy wiedzą, po co idą. No, przypuszczalnie 3/4 grupy wie. A resztę to nie ręczę. Nie wie, to się dowiem. Co jeszcze ich czeka? A czy duchowo odpoczywasz na pielgrzymce? A, duchowo? Trudno jest duchowo odpocząć na pielgrzymce. Co tam się angażujesz? Tubę nosisz? Tubę noszę. Generalnie tubę, tak? Tubę noszę. Co roku otwiera dom bardzo szeroko. A no, dzięki Bogu. Z czego to wynika, że pani jest taka otwarta? Taki nasz charakter, taki nasz dom. Muszę przyznać, że to ładnie wygląda na tobie budowanie tego kościoła. Który to miesiąc? Zaraz podejdź. Czułku się czują pielgrzymi. Mógł zapłać. Idziemy, księdza. Ma takie słowo zachęty dla pielgrzymów duchowych. Duchowych? Szkoda, że was nie ma między nami. Jak tam kondycja fizyczna najpierw? Super, ekstra. Ekstra? Jak masz na imię, pielgrzymkowiczko? Mam na imię Ania. Dobrze. Jakie masz motywy, że pielgrzymujesz? Chcę podziękować za cały rok. Jestem drugi raz i od tamtej pielgrzymki się w sumie trochę tak zmieniło. A jak tam matura? Zdana? Zdana. Dobrze zdana? Jestem zadowolona, także też idę podziękować między innymi. Poprosić o więcej? Nie, no bez przesady. Wystarczy. Wystarczy. Mam na imię... Karolina. Na pielgrzymce. I, no jestem 4 raz i jestem z grupy 7B. 4 raz pielgrzymujesz? Nie zniechęca cię pielgrzymowanie? Nie, zachęca wręcz, bo to cały rok, nie no, 2 tygodnie są męczące, ale potem się tęskni, jak cały rok nie ma. Ja nazywam się Martyna i na pielgrzymkę idę pierwszy raz, jestem prezesem KSM-u. I mogę powiedzieć, że jest bardzo fajnie. Wczoraj było trochę ciężko, bo było bardzo gorąco. Dzisiaj jest trochę lżej, ale chyba wystąpiły we mnie nowe siły. I jest okej, wiem, że dojdę. Nie wiem jak, ale wiem, że dojdę. Główny motyw pielgrzymowania? Tak, mam intencje. Myślę też, że dorosłem do tego, żeby pielgrzymować. Idę pierwszy raz dopiero, ale też myślę, że jest taka pielgrzymka. Dużo osób mówiło, że będzie fajnie, ale ja nie chciałam, żeby było fajnie. Chciałam się nawrócić i myślę, że jestem na dobrej drodze. No i Maciej. Pielgrzymuję który raz? Pierwszy. Jako gitarzysta? Jako gitarzysta, perkusista. Werblista. Jakie masz motywy, Maćku, pielgrzymowania? Motywy? No. No, żeby dojść do tronu Jasnogórskiej Pani i tam się modlić i tam... Buda sobie zawiąć! Słyszałem, że masz maturę w tym roku. Tak jest, znaczy będę zdawał za rok. I no i to o to też się będę modlił, o dobre zdanie matury. Ale już muszę iść, proszę księdza, ponieważ muszę... Thank you.
listy. Jakieś do tej pory? Cały czas 7a, niezmiennie. Pięknie. Jakieś owoce pielgrzymowania widzisz w swoim życiu? Za każdym razem. A jakieś konkretne? Także polecam. A konkretne owoce? No nie, nie wiem, czy mogę tak mówić. Nie wiem, czy chcę tak mówić, ale polecam naprawdę pielgrzymkę. Idę na pielgrzymkę czwarty raz. Pozdrawiam wszystkich z Garwolina. No i w miarę możliwości zapraszam na kolejny rok. No chyba, że jeszcze ktoś będzie w stanie do nas dojechać. Jest naprawdę wspaniała atmosfera. Wszyscy wspieramy się wzajemnie. I zapraszamy, od Garwolina świat się zaczyna. Pozdrawienia dla Neo. Dla Neo? No, dokładnie. Który raz? Drugi. Nie ostatni, mam nadzieję. Będzie dobrze. Nie trzeba jechać na Chorwację, żeby się nic zapalić. Nie trzeba. Halo, halo, siódemeczko, jesteśmy? Nie trzeba, tu jest wspaniale. Tu jest szczęśliwie.